Proszę Państwa, nie chciałbym zanudzać Państwa kwestiami związanymi z periodyzacją, z historią, z tym, w jaki sposób filmoznawstwo, historycy filmu te filmy lokują. Dla porządku wspomnę tylko o pewnym terminie, który w gruncie rzeczy dzisiaj już znika z kart podręczników i historii filmu polskiego. Myślę tutaj o terminie trzecie kino polskie. To był termin ukuty przez krytykę, termin, który przez kilkanaście lat funkcjonował w piśmiennictwie filmowym, określający tę grupę filmów, tę grupę twórców filmowych, którzy tworzyli niejako pomiędzy dwiema formacjami ważnymi dla rozwoju historii kina polskiego, to znaczy pomiędzy Polską Szkołą Filmową i kinem moralnego niepokoju. Jak wspomniałem, dzisiaj ten termin wychodzi z użycia, próbuje się go zastępować różnymi innymi, mniej lub bardziej trafnymi określeniami. Tadeusz Lubelski w wydanej w zeszłym roku Historii Kina Polskiego proponuje na przykład termin kino młodej kultury. Jeszcze inna autorka proponuje termin kino wewnętrznej introspekcji i tak dalej, i tak dalej. To są, jak wspomniałem, określenia, które poszukują wspólnego mianownika w grupie filmów, które tego wspólnego mianownika chyba nie mają, bądź mają tylko nieliczne podobieństwa, czy też te elementy, które różnicowałyby te właśnie filmy od wcześniejszych filmów Szkoły Polskiej. O jakich filmach, jakich twórcach tutaj myślę? Zazwyczaj wymieniane są takie filmy jak Słońce wschodzi raz na dzień Henryka Kluby, filmy Janusza Majewskiego, filmy Kondratiuka, filmy Witolda Leszczyńskiego, także wczesne filmy Krzysztofa Zanussiego i Edwarda Żebrowskiego. Także Marek Piwowski bywał zaliczany do tak zwanego trzeciego kina polskiego. Proszę Państwa, tym wspólnym mianownikiem poszukiwanym czy wskazywanym z mniejszą lub większą precyzją przez krytykę byłoby to, że byli to twórcy wychowani już kształcący się w nowej rzeczywistości, a przez to podejmujący inne tematy. W odróżnieniu od najważniejszych filmów Szkoły Polskiej, dla tych filmów, dla tych twórców kwestie, nazwijmy to, rozrachunku z przeszłością wojenną są drugoplanowe. To są przede wszystkim filmy współczesne. Innym podobieństwem, które te filmy łączy, byłyby no właśnie tematy współczesne, ale potraktowane w taki sposób, który najczęściej dryfuje w stronę metafory, w stronę alegorii, a zatem nie w stronę takich doraźnych odczytań. To także na przykład różniłoby tę grupę filmów nakręconych między połową lat 60. a połową lat 70. na przykład od późniejszego kina moralnego niepokoju, które bywało rozpatrywane głównie w kategoriach politycznych. O tym będziecie Państwo jeszcze podczas zajęć Akademii mówić. I trzecie podobieństwo, które również bywało przez krytykę podnoszone, to fakt, że te filmy odznaczają się szczególnym takim pietyzmem wizualnym. One są faktycznie komponowane w sposób wizualny, akustyczny, w sposób inny. To znaczy te walory formalne tutaj faktycznie wysuwają się na plan pierwszy i to w rozmaitych wariacjach, prawda? Bo w całkowicie inny sposób, inspirowany trochę czeską szkołą filmową, spotykamy się na przykład w Rejsie Piwowskiego, ale to także przecież alegoria, w zupełnie inny sposób w dwóch filmach, o których dzisiaj będzie tutaj mowa. Proszę Państwa, te dwa filmy łączy chyba w gruncie rzeczy najbardziej czas powstania. Przygotowując się do tego wystąpienia, próbowałem zastanawiać się nad tym, na ile tego rodzaju hipoteza jest prawomocna. Otóż Żywot Mateusza, film 67 roku, Ręce do góry, film 68 roku. Ten ostatni rok jest tutaj chyba szczególnie istotny, jest takim trochę kluczem, może wytrychem do takiej interpretacji tych filmów, ponieważ rok 68 w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach świata, to okres kontrkultury, kontestacji, okres buntu, który w rozmaity sposób był manifestowany i którego cechą wspólną było coś, co można by było określić jako sprzeciw wobec cywilizacji przemysłowej, jako poszukiwanie nowej świadomości. Proszę Państwa, widziane z tej perspektywy polskie doświadczenia 68 roku są oczywiście całkowicie inne.
abstrahuję tutaj od kwestii politycznych, a zatem takich, które można by było ująć w dość zwięzłą formułę, podczas gdy młodzież na Zachodzie domagała się często w dość naiwny sposób więcej marksizmu, więcej komunizmu. Polscy studenci mieli już swoje własne z tym doświadczenia i pragnieli tego komunizmu i marksizmu coraz mniej. Ale nie w takiej politycznej perspektywie te dwa filmy można lokować, ale właśnie w takiej bardziej, by tak rzec, ogólnej czy bardziej uniwersalistycznej, to znaczy właśnie poszukiwania innych własnych dróg życia, jednocześnie niezgody na te zasady, które społeczeństwem rządzą. Być może tego rodzaju interpretacja byłaby zbyt wiotkim pomysłem na niejako połączenie tych dwóch filmów, no ale jako się rzekło, taki jest też cel tej Akademii, aby no właśnie w taki trochę niespodziewany sposób zderzać ze sobą różne tytuły. Proszę Państwa, obejrzymy filmy w takiej kolejności, jakie zostały zapowiedziane, to znaczy najpierw Żywot Mateusza, później Ręce do góry i w taki też sposób spróbuję o tych filmach opowiedzieć niejako niezależnie, być może punktując właśnie te podobieństwa, na które już zwróciłem uwagę. Proszę Państwa, Żywot Mateusza, film z 1967 roku, debiut fabularny Witolda Leszczyńskiego, to jest w gruncie rzeczy jeden z takich filmów, które krytyka określa jako filmy osobne, jako filmy inne. Faktycznie patrząc wstecz na historię polskiego kina, trudno by było wskazać tutaj pewnego rodzaju model, wzorzec, czy też w ogóle jakiś film, który można by było potraktować jako no właśnie taką płaszczyznę porównawczą dla Żywotu Mateusza. To zresztą było punktowane także zaraz po premierze filmu, który miał niezwykle entuzjastyczne recenzje. Chwalono zarówno kunszt reżyserski, wspaniałe zdjęcia Andrzeja Kostenki, chwalono także kreację aktorską Franciszka Pieczki, który w tym filmie, jak również we wspomnianym już wcześniej przeze mnie filmie Słońce wschodzi raz na dzień, niejako odchodzi od tego wzorca aktorskiego, czy też tego modelu, którym później sam Pieczka był utożsamiany, prawda? Zatem z rolą Gustlika w Stawce większej, przepraszam, w Czterech pancernych i psach. Proszę Państwa, jeden z krytyków, Lech Pijanowski, napisał w swojej recenzji dosyć znamienne słowa, które chciałbym tutaj przytoczyć. Pisał mianowicie tak. Żywot Mateusza to w języku kinowego relaksu dziwo, poza, nuda i jeszcze trochę podobnie brzydkich słów. W języku sztuki filmowej to utwór o smaku cierpkim, klarownym, w wyrazistej prostocie formy, zawiły w znaczeniach treściowych i przenośnych. Nie urzeka jazgotem wybyśnych kadrów, jest to obraz poetyczny niejako ciurkiem, to jest bardzo ładne sformułowanie. Nudny tak, jak nudny jest trzynastozgłoskowiec w porównaniu z burzliwością formy dadaistów. Takich filmów już się nie robi i takich filmów na fali nerwowego ekshibicjonizmu różnych nowych fal jeszcze się nie robi. Proszę Państwa, w tych sformułowaniach krytyka zwraca uwagę porównanie, czy też próba poszukiwania, próba usytuowania Żywotu Mateusza na tle doświadczeń kina nowofalowego. Z pewnością była już o tym mowa podczas zajęć Akademii. Pytanie, czy istniała polska nowa fala, jest pytaniem w gruncie rzeczy nadal aktualnym. Przed kilkoma lat opublikowano bardzo ciekawy zbiór artykułów pod znamiennym tytułem Nowa fala, historia fenomenu, którego nie było. Faktycznie, o ile periodyzacja, kategoryzacja kina w Europie Zachodniej, także w Stanach Zjednoczonych, przewiduje szczególne miejsce właśnie dla nowej fali, w Polsce próbowano poszukiwać no właśnie takich określeń, jak choćby wspomniane już trzecie kino polskie. I w tym wymiarze można by było powiedzieć, że Żywot Mateusza no właśnie, jest filmem innym, to znaczy jest filmem w sposób drastyczny odmiennym od wcześniejszych filmów, od tego stylu, który dominował w polskim kinie.
Natomiast trudno byłoby faktycznie określić go mianem nowofalowego, jeżeli za nowofalowość uznalibyśmy na przykład taki model narracji, taki styl filmowy, który reprezentowały filmy Jean-Luc'a Godarda, prawda? A zatem taki bardzo szybki, porwany montaż, liczne szwęki, taki powiedziałbym brud na ścieżce dźwiękowej, tego wszystkiego w żywocie Mateusza nie ma. Pod względem estetycznym jest to, jak zresztą sam krytyk pisał, jest to film bardzo zrygoryzowany, film, w którym w szczególny sposób odczuwa się coś, co można by było nazwać pietyzmem. Pietyzmem w kompozycji kadrów, które bardzo często przypominają wręcz o takie malarskie kompozycje, jakieś scenki rodzajowe, na przykład z niderlandzkiego malarstwa. Proszę Państwa, gdy chodzi o kwestie estetyczne, do których jeszcze za chwilę wrócę, ważny byłby tutaj również ten aspekt, który wiąże się z samą produkcją, z okolicznościami produkcji tego filmu. Proszę Państwa, reżyser tego filmu, nieżyjący już Witold Leszczyński, początkowo w szkole filmowej studiował na wydziale operatorskim. Wcześniej ukończył także elektroakustykę na Politechnice Warszawskiej. To jest informacja może nieistotna z punktu widzenia biograficznego, to znaczy nie jest to tutaj tylko taka ciekawostka biograficzna, ponieważ w filmach Leszczyńskiego faktycznie ta warstwa dźwiękowa odgrywa szczególną rolę, także w filmie, który Państwo za chwilę obejrzycie. Natomiast po swoich wczesnych doświadczeniach z filmem, między innymi współpracując z Majewskim przy jego etiudzie pod tytułem Rondo, Leszczyński postanowił uzupełnić swoje umiejętności także o studia reżyserskie. Został przyjęty od razu na trzeci rok studiów. Zaś Żywot Mateusza miał być jego filmem wieńczącym szkolną edukację w szkole filmowej, a zatem dyplom. Proszę Państwa, wcześniej zdarzyło się trochę podobnie w przypadku Skolimowskiego, w przypadku rysopisu, być może mówił o tym wcześniej pan dr Piotr Sidarski na wykładzie poświęconym rysopisowi. Z tą różnicą, iż rysopis powstawał niejako jako w pewien sposób jako film montażowy, to znaczy Skolimowski łączył etiudy powstałe zrealizowane przez siebie w ciągu całego toku studiów, natomiast dyplom Leszczyńskiego był już filmem, no właśnie, osobnym także w tym wymiarze produkcyjnym. Proszę Państwa, gdy Żywot Mateusza pojawił się na ekranach, ci, którzy znali reżysera osobiście, byli dość zdziwieni. Witold Leszczyński był bowiem twórcą, którego nie podejrzewano o tego rodzaju inklinacje, o tego rodzaju wrażliwość. Pierwszym pomysłem Leszczyńskiego na dyplom filmowy miała być adaptacja powieści czy opowiadania Williama Faulknera i w tych planach, jak sam Leszczyński wspominał po latach w wywiadzie, na plan pierwszy miał się wysunąć także trochę jego własne doświadczenia biograficzne, a zatem takie środowisko, nazwijmy to artystyczne, liczne imprezy towarzyskie w Łodzi, w Spatifie, w Honoradce, a zatem coś całkowicie innego niż to, z czym mamy do czynienia w Żywocie Mateusza, a zatem raczej zgiełk niż spokój, prawda? Raczej harmider niż takie wyciszenie, które w Żywocie Mateusza się pojawia. Proszę Państwa, Żywot Mateusza jest adaptacją powieści norweskiego pisarza Tarii Vesasa, którą to powieść Leszczyński pragnął zekranizować już wcześniej. Tyle tylko, to dosyć interesująca, trochę paradoksalna historia, iż jak wspominał w jednym z wywiadów, nie znał całości tekstu, znał tylko w gruncie rzeczy streszczenie przygotowane przez polską tłumaczkę, przez Beatę Chłacko. I dopiero później, po wydaniu tej powieści na język polski, gdy przeczytał ją, wiedział, że to właśnie ma być temat jego filmu zaliczającego studia reżyserskie. Ponoć wiele osób odradzało. Pytano, po co w zasadzie robić film o jakimś norweskim
półgłówku, bo w takim bardzo naiwnym streszczeniu tak można by było o żywocie Mateusza powiedzieć. Ten debiut, ta adaptacja faktycznie jest w tym wymiarze dosyć szczególna, ponieważ całkowicie odbiega od takiej dominanty kina polskiego tamtych lat. To znaczy, w gruncie rzeczy ten film dzieje się wszędzie i nigdzie. Ten film mógłby się rozgrywać równie dobrze w Norwegii, jak i w Polsce. Gdzieś oczywiście w obrazie można te polskie akcenty, polskie klimaty dostrzec, natomiast to odkonkretnienie miejsca, czasu akcji jest w przypadku tego filmu niezwykle istotne. Proszę Państwa, powieść Wezasa została na język polski, jak wspomniałem, przetłumaczona. Kto z Państwa miałby chęć, serdecznie polecam. Ci z Państwa, którzy po tę powieść by sięgnęli, zwróciliby uwagę, iż Leszczyński dokonał dość istotnych zmian, jak zresztą czyni większość adaptatorów, zmian, które odnoszą się przede wszystkim do struktury fabularnej filmu. Można by powiedzieć, że ta ekranizacja jest bardziej wierna, jeśli kategorię wierności uznamy za adekwatną, pierwszej części powieści. Natomiast wydarzenia, które w powieści są zawarte w jej drugiej części, są nieco bardziej zdawkowo potraktowane. W drugiej części powieści Wezas skupia się bardziej na takim trójkącie emocji między bohaterami, między Matisem, między jego siostrą oraz tym trzecim, który w filmie oczywiście także się pojawia, ale wydaje się, że nie odgrywa tak istotnej roli jak w powieści. Powieść jest także bardziej bogata o zdarzenia fabularne. Nie tyle gdy chodzi o różnorodność, co o pewnego rodzaju dublowanie wydarzeń. W powieści Wezasa w zasadzie wszystkie istotne, węzłowe dla dramaturgii wydarzenia dzieją się dwa razy. W filmie Leszczyńskiego mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej kondensacji czasu fabularnego. Proszę Państwa, kim jest bohater filmu? Jak już wspomniałem, materiał, który stał się podstawą ekranizacji, nosił tytuł Ptaki. Natomiast film Żywot Mateusza. Bardzo to znamienny tytuł, znamienny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, iż sugeruje w pewien sposób takie hagiograficzne myślenie. To znaczy, pojawia się pytanie, czy ów Mateusz i ów żywot to nie jest czasem żywot świętego, prawda? Czy nie jest to tak, jak na przykład działo się z żywotami świętych. A ta modyfikacja tytułu jest szczególnie interesująca także z tego powodu, iż w filmie bohater nigdy nie zostaje nazwany Mateuszem. To znaczy w gruncie rzeczy jest takim Matisem z powieści Wezasa, stąd też ta modyfikacja. W gruncie rzeczy pojawia się Li tylko w tytule, która no właśnie w pewien sposób ukierunkowuje także uwagę widza i kierunek i drogę interpretacji. A zatem żywot Mateusza, żywot takiego bożego prostaczka, takiego jurodiwego, jakbyśmy powiedzieli, jurodiwy w tradycji słowiańskiej, to no właśnie taki przygłup, który ma jednak kontakt ze światem metafizyki, który potrafi przewidywać przyszłość, który w sposób szczególny potrafi oddziaływać z przyrodą i przyroda oddziałuje na niego. A zatem to właśnie taki typ bożego prostaczka, który w tym filmie się pojawia. W gruncie rzeczy postać nie nowa w historii nie tylko kina, także w historii w ogóle dramaturgii, natomiast tutaj pokazana w dosyć interesujący sposób. I nie chodzi li tylko o kontakty głównego bohatera z otaczającym go światem, ze społecznością małej wsi, prawda? Tutaj ta płaszczyzna zostaje w sposób także tradycyjny pokazana. Bohater jest odrzucany, jest odrębny, osobny właśnie dlatego, iż nie rozumie tych mechanizmów, tych prawideł, które rządzą życiem na wsi, a zatem pracy zarobkowej, pracy na roli, etc., etc. O wiele istotniejsze byłby natomiast w żywocie Mateusza ten aspekt filmu, w którym bohater pokazywany jest w kontakcie z bądź wobec przyrody.
Zresztą na taki, znowu na taki kierunek wskazują śródtytuły, ponieważ film jest podzielony na kilka, aby tak rzec, rozdziałów, na kilka rozdziałów oznaczonych rzeczownikami, w których nie ma ludzi. To znaczy to są przedmioty, to są miejsca i rzeczywiście kontakt bohatera właśnie z tymi, z tym światem materialnym, ale także ze światem przyrody jest tutaj szczególnie istotny. Proszę Państwa, zobaczycie Państwo na filmie w tym właśnie aspekcie, w tym właśnie wątku filmu w sposób szczególny zaznaczoną relację Mateusza z przyrodą, w szczególności z drzewami oraz z ptakiem, który pełni tutaj ważną rolę dramaturgiczną, także symboliczną. Patrząc zresztą retrospektywnie na późniejsze filmy Witolda Leszczyńskiego, można by było powiedzieć, iż jest to jeden z takich wątków, który będzie się cyklicznie także w późniejszych filmach pojawiać, na przykład w Siekierezadzie czy w Konopielce. To są także filmy, w których drzewa odgrywają szczególną rolę. Te późniejsze filmy zresztą także można by było w podobny sposób przeformułować, to znaczy nadać tym filmom inne tytuły, Żywot Kaziuka na przykład, prawda? Żywot innego bohatera z filmu Leszczyńskiego, który w swoich późniejszych filmach, nie można powiedzieć powielał, ale wykorzystywał pewne mechanizmy, które pojawiły się także w żywocie Mateusza. Zresztą takich tropów międzyfilmowych jest w tej twórczości więcej. Nawiążę do tego jeszcze w dalszej części. Proszę Państwa, ten wątek, nazwijmy to przyrodniczy, to wątek, który jest w filmie w sposób szczególny zaakcentowany poprzez kilka istotnych scen. Zwrócicie Państwo z pewnością uwagę na taką dość symboliczną scenę, w której bohater, najpierw nazwawszy drzewa imionami, później przygląda się, w jaki sposób drzewo zostaje rozłupane przez uderzający piorun, co zwiastuje poniekąd późniejsze wydarzenie. A w jednej z ostatnich scen bohater, który chce wypłynąć na jezioro, w ostatniej chwili podbiega jeszcze do drzewa i w takim dość osobliwym geście odciskuje swoje zęby na pniu drzewa. Z tego pnia, zobaczycie Państwo, płynie taki żywiczny sok, trochę tak jakby to drzewo krwawiło. No i to także w pewien sposób zapowiada finał filmu. Proszę Państwa, z tego, co udało mi się przeczytać w wywiadach z reżyserem, opiekę nad produkcją tego filmu sprawowała Wanda Jakubowska, szefowa ówczesnego zespołu Start. Leszczyński z ekipą dysponowali zatem dość dobrymi warunkami pracy. Natomiast jedno ujęcie, jedna scena, która została zaplanowana w tym filmie, ostatecznie nie została zrealizowana. Mianowicie Leszczyński chciał w ostatniej scenie filmu, której z oczywistych powodów nie zdradzam, wykorzystać także zdjęcia podwodne, ale kamera, która była do tych zdjęć podwodnych potrzebna, była wtedy wykorzystywana w jakimś innym filmie, a że Żywot Mateusza miał, jak wspomniałem, status filmu studenckiego, w związku z tym pierwszeństwo miała właśnie ta, no właśnie, bardziej profesjonalna produkcja. Te zdjęcia podwodne to nie jest nie tylko ciekawostka produkcyjna, ale one także miały na celu pokazać właśnie ten szczególny związek bohatera z przyrodą, która w tych właśnie ujęciach podwodnych planowanych w filmie miała także w pewien sposób przezierać przez taflę wod. Proszę Państwa, wspomniałem o szczególnym pietyzmie kompozycji kadru, o szczególnej funkcji wizualnej, o szczególnej funkcji obrazów w tym filmie. Poza tymi ujęciami, poza tymi scenami, o których była już mowa, to znaczy poza scenami pokazującymi na przykład bohatera wśród drzew w lesie, chciałbym zwrócić uwagę także na kwestie związane z montażem, ponieważ ten film ma dosyć powolny, dosyć spokojny rytm. Natomiast jest kilka dosyć ciekawych połączeń montażowych. Jeśli te kwestie estetyczne były tutaj już na zajęciach omawiane, to być może
już wiecie Państwo, już istnieją pewnego rodzaju reguły montażowe, takie, które na przykład w klasycznej, takiej zerowej, w stylu zerowym, klasycznej narracji filmowej na przykład zakazują łączenia planów skrajnych, prawda? Natomiast w żywocie Mateusza mamy kilka takich interesujących połączeń montażowych, które na przykład zestawiają plany ogólne, plany dalsze ze zbliżeniem głównego bohatera. To także w pewien sposób wtapia bohatera w ten świat przyrody, o czym była już mowa. Natomiast z drugiej strony to są także takie elementy w pewien sposób wybijające, czy takie elementy, które zwracają uwagę właśnie na tę perfekcyjną stronę formalną filmu. Także strona dźwiękowa, ta ścieżka dźwiękowa filmu, o której już poniekąd wspomniałem, ona także znamionuje to szczególne zainteresowanie Leszczyńskiego właśnie dźwiękiem. Ścieżkę dźwiękową filmów wypełnia przede wszystkim muzyka poważna, muzyka Corellego, która jest tutaj zastosowana w pewien sposób w kontrze do swojego pierwotnego użycia, ponieważ początkowo była to, zdaje się, symfonia bożonarodzeniowa. Natomiast tutaj w tym filmie pełni całkowicie inne funkcje i jak sam Leszczyński wspominał, ponoć także na samym planie dźwiękowym ta muzyka rozbrzmiewała i Franciszek Pieczka on niejako synchronizował swoje ruchy, czy też tak, w taki choreograficzny sposób wraz z tą muzyką podawał swoje kwestie i przemieszczał się na planie filmowym, co jest stosunkowo rzadkie, bo oczywiście muzyka ilustracyjna zazwyczaj jest postsynchronizowana, dogrywana później, a tutaj ta muzyka w pewien sposób ze środka tego świata przedstawionego także się bierze. Proszę Państwa, Żywot Mateusza był filmem, jak wspomniałem, już niezwykle wysoko ocenionym przez krytykę. Natomiast pojawiły się także głosy, powiedziałbym, odrębne, czy też takie głosy, które zarzucały temu filmowi właśnie taki nadmierny pietyzm. Otóż Żywot Mateusza był polskim kandydatem do Złotej Palmy w Cannes, był pokazywany w Cannes w 1968 roku. To był ten głośny festiwal, który został zerwany właśnie przez grupę kontestatorów. Wówczas w jury tego festiwalu był Roman Polański, który ponoć po obejrzeniu Żywotu Mateusza zaczął wykrzykiwać, kierując swoje słowa do Leszczyńskiego: inżynierze, filmów nie robi się linijką i cyrklem. Nie robi się linijką i cyrklem, a zatem filmów nie robi się w taki wykoncypowany, taki wysublimowany, perfekcyjny sposób. To znaczy tutaj ten element jakby także swobody czy improwizacji faktycznie jest oddalony na dalszy plan. Wydaje mi się, że to określenie, a zatem linijka i cyrkiel dość dobrze oddaje charakter wizualny tego filmu. Proszę Państwa, wspomniałem o kilku w późniejszych filmach Leszczyńskiego, te zainteresowania tematyczne, nazwijmy je w ten sposób, to przede wszystkim Konopielka i Siekierezada, ale także między innymi film Requiem, zrealizowany już znacznie później, w którym także wystąpił Franciszek Pieczka i który niektórzy krytycy traktowali, no może nie tyle jako kontynuację, co jako bardzo istotne nawiązanie do Żywotu Mateusza. Z tą różnicą, iż w Requiem mamy dwóch głównych bohaterów, staruszka, starszego pana, którego gra właśnie Franciszek Pieczka, oraz jego wnuka. I ten wnuk jest takim człowiekiem dość wycofanym, trochę filozofującym. Niektórzy pisali, że to jest w gruncie rzeczy pokazanie zarówno późniejszych losów Mateusza, a zatem no właśnie tego dziadka, jednego z głównych bohaterów, który jest w pewien sposób już pogodzony z życiem, który zaakceptował te prawidła rządzące społeczeństwem, a z drugiej strony Requiem miałoby pokazywać no właśnie tego młodego Mateusza, tego młodego Matisa, jako właśnie takiego nadwrażliwego, poszukującego człowieka. To są oczywiście enuncjacje krytyki, ale one pokazują, proszę Państwa, w jak silny sposób na późniejszą twórczość Witolda Leszczyńskiego wpłynął właśnie film, który za chwilę Państwo obejrzycie. Bywa tak w historii kina, iż jeden film w sposób szczególny znamionuje drogą twórczą i z pewnością to jest także przypadek Żywotu Mateusza.
Proszę Państwa, wspomniałem wcześniej o tym, iż krytyka filmowa próbowała w pewien sposób ustawić żywot Mateusza wobec filmów nowofalowych. Nie inaczej działo się w przypadku filmów Jerzego Skolimowskiego, twórcy, który zadebiutował znacznie wcześniej niż Witold Leszczyński, zadebiutował filmem Rysopis, który już Państwo widzieliście. To właśnie film szkolny, film zmontowany ze szkolnych etiud. I to właśnie Skolimowski jako pierwszy bywał nazywany w Polsce takim twórcą nowofalowym. I to określenie do filmów Skolimowskiego, zwłaszcza dwóch pierwszych, do Rysopisu i Walkoweru, pasuje chyba bardziej. Proszę Państwa, Jerzy Skolimowski zrealizował w Polsce do swojego wyjazdu w 1968 roku kilka ciekawych etiud filmowych, cztery pełnometrażowe filmy fabularne, oprócz już wspomnianych byłaby to także Bariera i Ręce do góry, ale wcześniej jeszcze, zanim zajął się reżyserią, dwa bardzo ważne filmy, do których pisał scenariusz, mianowicie Niewinni czarodzieje oraz Nóż w wodzie. Uczestnicy Akademii już te filmy widzieli, więc z pewnością rozpoznajecie Państwo o kilka bardzo specyficznych, bardzo skolimowskich, powiedziałbym, motywów, które są widoczne w tych scenariuszach, a które uzewnętrznią się w większym stopniu w samej tetralogii Skolimowskiego, czyli w tych czterech filmach, o których była już mowa. Proszę Państwa, wiemy okiem od doktora Sitarskiego, który prowadził z Państwem spotkanie bodaj przed miesiącem, iż poświęcił on nieco więcej czasu filmowi Faraon, który wówczas był zestawiony w dość niespodziewany sposób z filmem Rysopis. W związku z tym jeszcze kilka słów o tych wcześniejszych filmach, Jerzego Skolimowskiego, a także w ogóle o jego roli, jego pozycji w tamtych latach, na przykład lat 50. i 60. Proszę Państwa, w ostatnich miesiącach ukazało się kilka publikacji poświęconych Skolimowskiemu. Książka Iwony Groć, publikacja krytyki politycznej, także w Wielkiej Brytanii pojawiła się książka Ewy Mazierskiej, kino nonkonformisty Jerzy Skolimowski. One w dużej mierze powielają ten sam, też podobny schemat, to znaczy odczytywania filmów Skolimowskiego niejako przez pryzmat jego doświadczeń biograficznych, co zresztą sam reżyser w pewien sposób stymuluje w licznych wywiadach, rekonstruując w rozmaity zresztą sposób pewne epizody ze swojego życia. Ci z Państwa, którzy interesują się tym tematem bardziej, powinni być od razu ostrzeżeni, iż te enuncjacje samego reżysera należałoby traktować jednak z pewnego rodzaju ostrożnością, ponieważ w kilku wywiadach te, nazwijmy to wersje wydarzeń nieco się różnią. Są to jednakowoż dosyć interesujące takie właśnie świadectwa wtłaczania samego siebie, samego autora, reżysera w swoje filmy. Zazwyczaj twórcy bardzo się przed tym bronią, prawda? Natomiast w przypadku Skolimowskiego ta strategia, nazwijmy to autobiograficzna, jest faktycznie niejako wspierana także przez samego reżysera. Proszę Państwa, pierwsze scenariusze Skolimowskiego, a zatem Niewinni czarodzieje i Nóż w wodzie, to są scenariusze, na podstawie których zrealizowano znakomity film, można by powiedzieć właśnie takie nowofalowe, które zawierają już zaczyn tego, z czym Skolimowski później, czy też z czego Skolimowski później będzie znany. Wymienię tylko kilka interesujących motywów, które będą się pojawiały także w filmie Ręce do góry. Na pewno byłby to motyw gry, rozmaitych zabaw, które podejmują bohaterowie filmu, którzy udają kogoś, kim nie są. Zarówno w Niewinnych czarodziejach ta wspaniała mistyfikacja pomiędzy bohaterami, czy w Nożu w wodzie te rozmaite zawody, które stają się przyczyną, stają się kanwą rywalizacji między dwoma mężczyznami na łódce. To także pojawi się w Rękach do góry, w jednej z takich najciekawszych chyba dramaturgicznie sekwencji, to znaczy w takiej sekwencji z Serum Prawdy, w scenie, w której bohaterowie zażywają narkotyk, który ma wyzwolić u nich taki przypływ szczerości. Nie będę Państwu zdradzał oczywiście, jak to się zakończy, jeśli Państwo tego filmu nie widzieliście.
Drugim bardzo istotnym motywem, który pojawił się już w tych wczesnych filmach Skolimowskiego, a który w stosunkowo istotny sposób będzie także obecny w późniejszych jego filmach, to byłaby szczególna rola takich motywów jak maska, twarz i oczy. W bardzo wielu filmach Skolimowskiego te elementy, te przymioty bohaterów są eksponowane. W Rękach do góry zwrócicie Państwo uwagę już na sekwencję otwierającą film, czy też właściwą jego część, o tym jeszcze będę mówił, w której bohater jest owinięty taką gazą, takim bandażem, który powoli z siebie odwija, a zatem ta ukryta twarz ma ukazać tę, a zatem pod tą nieprawdziwą twarzą ma kryć się ta twarz prawdziwa. Czy tak się stanie w rzeczywistości, to także jest jeden z ważnych tematów tego filmu. Gdyby spojrzeć na wcześniejsze filmy Skolimowskiego, na przykład na Barierę, tam również można by było dostrzec tego rodzaju motywy. Na przykład w Barierze mamy kilka postaci, które badają, którym badany jest wzrok. Mamy także postać człowieka, który udaje niewidomego, żeby zwrócić uwagę dziewczyny. Natomiast w Rękach do góry ten wątek oczu pojawia się w jednej chyba z najsłynniejszych scen w ogóle w historii polskiego kina, to znaczy w scenie z takim wielkim afiszem, wielkim plakatem pokazującym twarz Stalina. Między innymi ta scena była jedną z przyczyn tego, dlaczego ten film został w 1968 roku po jego już nakręceniu zakazany przez cenzurę. Za chwilę do tego wątku powrócę. Wcześniej jednak chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat tego, w jaki sposób bohaterowie Rąk do góry mogą być wpisani w ten rodzaj doświadczenia pokoleniowego, o którym mówiłem na samym wstępie. To znaczy tego doświadczenia, które próbowało w pewien sposób określić się wobec wartości materialnych, tego pokolenia, które zadawało sobie pytania na przykład o własny konformizm życiowy, czy też z drugiej strony o zasadność, cele i możliwości przyjęcia postawy nonkonformistycznej. To w tym filmie jest obytek rzec na wierzchu. To jest moment inicjujący w gruncie rzeczy wszystkie wydarzenia, to znaczy spotkanie absolwentów Akademii Medycznej po latach, gdy będąc już ludźmi bardziej dojrzałymi, ludźmi, którzy mają już swoje rodziny, opowiadają o tym swoim dawnym kolegom i ujawniają także swój własny stosunek właśnie do takich przymiotów jak majątek, prestiż, bogactwo, ale także zaufanie, rodzina, miłość. To jest, jak wspomniałem, właśnie taki inicjujący motyw fabularny w rękach do góry, natomiast nie jest z pewnością motywem jedynym. Przede wszystkim bowiem Ręce do góry są filmem rozrachunkowym. Istniało kilka takich rozrachunkowych, ważnych filmów historii kina polskiego. Zazwyczaj ten rozrachunek ukierunkowany był na czasy stalinizmu. Ręce do góry są w gruncie rzeczy jednym z pierwszych takich istotnych, ważnych filmów, które w bardzo śmiały, odważny sposób ten wątek podejmują. Jest on wprowadzony w dosyć interesujący sposób poprzez szereg retrospekcji, które wyróżniają się także z swoją stroną wizualną. Tam jest coś w rodzaju takiej mgiełki, która właśnie sugeruje, że są to wydarzenia już w pewien sposób oddalone od horyzontu doświadczeń bohaterów. To są także sceny bardzo ciekawe, typowe dla Skolimowskiego sposób zakomponowane. To znaczy, gdy w pierwszej chwili zobaczycie Państwo w retrospekcji bohaterów, którzy krzątają się na czworakach, robiąc coś, to nie będziecie Państwo wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje, gdzie ci bohaterowie są, jakie jest ich zadanie. W bardzo podobny sposób później scena pokazująca bohatera w akademiku, także sfilmowana w taki sposób, iż szczegóły rekwizytów, szczegóły scenografii raczej dezinformują niż wnoszą istotne informacje na przykład o miejscu akcji. To jest bardzo typowe dla poetyki w ogóle kina tamtych lat, ale w szczególności w
wcześniejszych filmów z Kolimowskiego, na przykład polecam Państwu sekwencję otwierającą film Bariera, w której no właśnie taki typowy dla Skolimowskiego quiz, taka zagadka jest w fenomenalny sposób zainscenizowana pracą kamery, gdy bohaterowie pojawiają się na zbliżeniach, a następnie niejako wypadają z kadru jego dolną krawędzią. Nic nie wie, o co chodzi, gdzie to się wszystko rozgrywa, a później, gdy widzimy rzecz już w planie ogólnym, ta sytuacja faktycznie jest w sposób niezwykły zainscenizowany. Wspominam tutaj kilka wcześniejszych filmów z Kolimowskiego, nie bez kozery, także dlatego, ponieważ jak już wspomniałem, te filmy są traktowane jako tetralogia, to znaczy jako filmy, które należy rozpatrywać całościowo, wspólnie, chociaż są to filmy dość różne. Tym, co łączyłoby te cztery filmy, byłaby postać głównego bohatera, Andrzeja Leszczyca, który pojawia się we wszystkich czterech filmach. W trzech z nich jest grany przez samego Jerzego Skolimowskiego, co dodatkowo uwypukla ten autorski wymiar jego wczesnych filmów. Jedynie w Barierze została ta postać zagrana przez Jana Nowickiego. Zresztą kulisy produkcyjne filmu Bariera są także bardziej złożone, ponieważ początkowo miał być to film wyreżyserowany przez Kazimierza Karabasza, jego debiut fabularny. Dopiero później, gdy Karabasz nie mógł podjąć tego projektu, Skolimowski niejako dołączył do gotowego już scenariusza swój własny pomysł i wprowadził tam właśnie postać Leszczyca. Proszę Państwa, postać z kolejnych filmów nie ma świadomości swoich istnień, by tak rzec, w filmach wcześniejszych, zatem nie jest to w żadnym razie fenomen, który można by było określić mianem sequela. To nie jest tak, że Walkover jest sequelem Rysopisu, czy Bariera jest sequelem Walkoveru, posługując się współczesnymi terminami. Chodzi tutaj raczej o pewną wspólnotę bohatera, który wspólnotę mierzono nie w jego doświadczeniach, nie w wydarzeniach, jakie przeżywa, ale w jego postawie wobec świata. To rozpoczyna się już w Rysopisie, gdy bohater jest człowiekiem, który próbuje oddalić od siebie swoje istotne wybory, to doświadczenie outsidera, kogoś, kto właśnie stoi na uboczu i w taki dosyć gwałtowny w Rysopisie sposób, gwałtowny, bo bohater sam zgłasza się na komisję wojskową, próbuje to doświadczenie zdobyć. W Walkoverze, gdy bohater trafia do pracy w kombinacie, wydaje się, że tutaj to pokrewieństwo między bohaterem Rysopisu a Walkoveru jest bliższe. Także dlatego, iż bohater po raz kolejny ucieka, po raz kolejny decyduje się zrezygnować z tego, co przed nim staje. Mamy tam wątek miłosny między innymi, ale ta relacja zostaje także przerwana. No i to tytułowy Walkover, który jest, czyli mecz bokserski, który ostatecznie przynosi zupełnie inny efekt niż ten, który był oczekiwany przez bohatera. Z kolei w Barierze znowu Leszczyc, młody człowiek, ale tym razem na studiach, przerywający studia i wreszcie w rękach do góry, no właśnie takie spotkanie po latach, pewna próba podsumowania, ale już z większym tonem krytycyzmu. A zatem to doświadczenie pokoleniowe w rękach do góry niewątpliwie istnieje. To jest zresztą doświadczenie pokoleniowe, które można by było w pewien sposób porównać, patrząc także na literaturę tamtego czasu, na przykład na wiersze Andrzeja Bursy, czy na prozę Marka Chłaski, to jeszcze lata 50. Skolimowski zresztą także swoją legendą biograficzną w pewien sposób wpisywał się w bardzo podobne doświadczenia, a zatem właśnie takich twórców niepokornych, twórców osobnych, twórców odrębnych. Widać to bardzo dobrze we wczesnej twórczości poetyckiej Skolimowskiego, ewidentnie zbliżonej do twórczości Andrzeja Bursy. Natomiast gdy chodzi o filmy samego Skolimowskiego, to doświadczenie pokoleniowe, jak wspomniałem, jest, ale ono się odsuwa w pewien sposób na plan dalszy, jest uzupełniane właśnie, choćby w rękach do góry, przez inne wątki. O jednym z nich już wspomniałem, czyli ten wątek rozliczeniowy, wątek związany z wydarzeniami czasów stalinowskich. Natomiast z drugiej strony, i to jest dosyć niezwykła właściwość rąk do góry,
Mamy także wątek, który bardzo rzadko pojawiał się w filmach właśnie tych twórców, którzy bywali zaliczani do nowofalowych, do trzeciego kina polskiego, etc., etc. Otóż akcja tego filmu, akcja Rąk do góry, rozgrywa się w wagonie. To jest bydlęcy wagon. Już samo to miejsce ewokuje dosyć konkretne skojarzenia, które zresztą także podczas rozwoju intrygi mają sami bohaterowie, którzy w pewnej chwili wpadają w taki rodzaj rauszu, taki rodzaj oszołomienia i próbują z tego wagonu uciec. Jest to w bardzo ciekawy sposób zrealizowane. Mamy także taką scenę, opowiedziałbym, wizyjną, oniryczną, zdjęcia chyba negatywowe, z pewnością usłyszymy jeszcze dzisiaj o tym, w jaki sposób zostało to zrealizowane. A zatem wtedy, gdy cała ta sytuacja, która jest jedną wielką alegorią, jest metaforą, ona się jeszcze dodatkowo odrealnia w pewien sposób. To znaczy tutaj mniej istotne są na przykład działania bohaterów, a istotniejsze są na przykład kontury ich sylwetek. Tutaj w tych sekwencjach filmu faktycznie ta płaszczyzna, nazwijmy to, dziania się jest mniej istotna niż no właśnie sposób, w jaki zostało to zrealizowane, ta faktura obrazu, kształty, te kolory, to jest tutaj, czy też te odcienie raczej, to jest w tych sekwencjach najistotniejsze. Oczywiście przez to także jest wygrywany pewien aspekt dramaturgiczny, to znaczy takie w pewien sposób zmultiplikowanie doświadczenia pokoleniowego. To już nie jest tylko historia o ludziach, o 40-latkach, prawda? To jest także historia, która w pewien sposób się powtarza. To znaczy ci bohaterowie zgromadzeni w wagonie świętujący po przyjęciu, oni w pewien sposób powtarzają mimowolnie te doświadczenia, które stały się udziałem także ich bliskich w czasie II wojny światowej. A zatem w bardzo ciekawy sposób właśnie takie mieszanie płaszczyzn czasowych, mieszanie perspektyw, tym wszystkim, co dzieje się w wagonie, w Rękach do góry, można odczytać naprawdę bardzo wiele. Proszę Państwa, zdaje się, że obejrzycie Państwo późniejszą wersję filmu, wersję z 1981 roku. Jak wspomniałem, ten film został zatrzymany przez cenzurę, zrealizowany w 1967 roku, w 1968 roku. Był pokazany tylko w kilku kinach studyjnych. Do oficjalnej premiery tego filmu nigdy nie doszło. Z powodów oczywiście politycznych, to znaczy ten element rozrachunkowy, ale także chyba pokazanie pewnej diagnozy społecznej w schyłku dekady panowania Władysława Gomułki, to było dla cenzury zbyt wiele. Dlatego ten film został wstrzymany, zrealizowany, a nie pokazany. To bardzo nietypowa sytuacja, typowa dla krajów demokracji ludowych, gdzie kinematografia finansowała produkcję filmów, a następnie nie pokazywała tych filmów. Natomiast losy Rąk do góry ułożyły się w sposób niezwykle interesujący. Na fali takiej krótkiej odwilży w 1980-81 roku został zorganizowany Kongres Kultury Polskiej. Ten film został pokazany 12 grudnia 81 roku, a zatem dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego, w zmodyfikowanej wersji, to znaczy do oryginalnego materiału, który zresztą został, zdaje się, przycięty także o kilka ciekawych scen. Do tego materiału Skolimowski dokręcił 20-minutowy prolog. I Państwa ocenie pozostawię, jeśli faktycznie z tą wersją będziecie mieli Państwo do czynienia, czy ten prolog pełni swoje funkcje, czy warto było ten oryginalny film w taki sposób uzupełniać. No to jest prolog, który rzeczywiście w dość intensywny sposób, by tak rzec, pokazuje także ego reżysera, który opowiada o 14 latach spędzonych na emigracji, wspomina także rozmowy z oficerami Służby Bezpieczeństwa, z którymi miał wcześniej do czynienia. Pojawiają się także tam zdjęcia między innymi zbombardowanego Bejrutu, ponieważ Skolimowski w międzyczasie uczestniczył w kilku projektach filmowych, między innymi w filmie Volkera Schlöndorfa. Pojawiają się także cytaty do innych filmów Skolimowskiego, między innymi do znakomitego australijskiego filmu Wrzask. W każdym razie ta etiuda, by także 20-minutowy prolog, to coś w gruncie rzeczy osobnego, coś odrębnego, taki
autotematyczny, autobiograficzny komentarz post factum, który z samym filmem, który po tym prologu również tak dosyć niespodziewanie się rozpoczyna, ma chyba niewiele wspólnego. Proszę Państwa, sam Skolimowski, powoli będę zbliżał się do zakończenia tej prezentacji, jest twórcą, który zrealizował za granicą kilka znakomitych filmów i kilka filmów słabszych. Serdecznie polecam Państwu film Deep End, Na samym dnie. Brytyjski film w Wielkiej Brytanii, film w gruncie rzeczy kultowy, jeden z najciekawszych filmów tak zwanej drugiej fali, second wave, czyli tych twórców, którzy eksperymentowali z językiem filmowym po wygaśnięciu tej pierwszej godardowsko-trifutowskiej fali. Znakomity film Krzyk, inny tytuł polski Wrzask, film, w którym w sposób szczególny reżyser bawi się dźwiękiem. I dwa fantastyczne filmy poświęcone w gruncie rzeczy problemowi emigracji, stanowi świadomości bohatera, reżysera, także samego, który spędził wiele lat w Wielkiej Brytanii. Film Fucha, od czasu do czasu pokazywany w polskiej telewizji, jeden z pierwszych polskich filmów o stanie wojennym, opowiadający o stanie wojennym w bardzo metaforyczny, bardzo ciekawy sposób, film z Jeremym Ironsem w roli głównej, który zresztą, co ciekawe, w tym filmie mówi także, próbuje mówić także po polsku, co jest dosyć nietypowym zabiegiem realizacyjnym, ponieważ w tego rodzaju filmach bohaterowie zazwyczaj mówią swoim językiem ojczystym. Także film Najlepszą zemstą jest sukces. W ostatnich latach, to Państwo już wiecie doskonale z prasy, Jerzy Skolimowski wrócił do Polski, zrealizował w Polsce Cztery noce z Anną i ostatni film Essential Killing, który w pewien sposób można by było pół żartem, pół serio porównać do ostatniego filmu Romana Polańskiego Ghostwriter. Ten wątek fabularny, więzień CIA gdzieś na Mazurach, tam gdzie teraz mieszka Jerzy Skolimowski, w pewien sposób pozwala zatoczyć koło między pierwszym spotkaniem obu twórców, Polańskiego i Skolimowskiego, przy okazji Noża w wodzie i jego i ich ostatnimi dokonaniami. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, te dwa filmy łączy tak naprawdę niezbyt wiele, ale ich cechą wspólną jest z pewnością jeden aspekt. To są filmy rzeczywiście wspaniałe wizualnie, filmy, które bardzo daleko oddalone są od tej dominanty kina polskiego, którą można by było określić jako dominantę realistyczną. W tym sensie są to filmy niewątpliwie osobne. Natomiast sam fakt, iż powstały tak różne filmy w tym samym czasie, pokazuje także w sposób bardzo dobitny także żywotność polskiego kina w tamtych latach, za czym chyba tylko można teraz zatęsknić. Dziękuję Państwu.